Witam w wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Spotkanie w Wigilii. Tak, prognozy pokazują ten... Ciech Kasperka. W Teatrze Miejskim w Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wigilijne spotkanie. Przy wspólnym stole zasiedli m.in. członkowie Związków Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu, kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Byli też Sybiracy, a także członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian oraz Kręgu Seniorów ZHP imienia Zawiszy Czarnego. No, co roku spotykacie się. Proszę powiedzieć, jaka Pana była droga, jeśli chodzi o pracę w służbach tutaj? No, moja droga była taka, że w 1974 roku przybyłem do Inowrocławia. Wyższej Szkole Służb Patriotycznych w Poznaniu. I miałem do wyboru w ogóle po promocji albo pułk śmigłowców w Pruszczu Gdańskim, albo w Inowrocławiu. Wybrałem w Inowrocław i 30 września 1974 roku przybyłem do jednostki 1641 na ulicy Jaceckiej 73. I tak już pan został. I tam w sumie w Inowrocławiu spędziłem 27 lat. Także przyszedłem tu jako młody 22-letni chłopak i 27 lat spędziłem na Jaceckiej, w 56. Pułku Śmigłowców Bojowych. Później poszedłem pełnić dalszą służbę do Bydgoszczy, do 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Dzisiaj się spotykacie i wspominacie te stare czasy. Spotykamy się, bo tu w sumie są koledzy, którzy kiedyś ja byłem młody żołnierz, w tej chwili są ci panowie, są o wiele, wiele starsi od nas już, nie, ale my jesteśmy tymi ludźmi, którzy już są po 20, po 30, 40 lat na emeryturze i miło się spotkać i wspominać, jak to było dawniej, jak się służyło w naszej jednostce na Jaceckiej. Gospodarzem spotkania było miasto Inowrocław. No, ważne spotkanie, prawda, dla przedstawicieli kombatantów. Niewątpliwie tak, tym bardziej, że są tutaj zarówno harcerze, harcerski, ale są też przedstawiciele dwóch jednostek. Były jednostki 1523 z ulicy Dworcowej i jednostki 1641, czyli późniejszego, właściwie nie późniejszego, to są symbole, które obowiązywały dla ludzi z zewnątrz. Natomiast to była jednostka 1641 z ulicy Jacewskiej. Jestem oficerem rezerwy tego pułku, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych. Mam tutaj wielu znajomych z tamtych lat. Ja miałem przyjemność być na praktyce, a potem na wielu ćwiczeniach w tej jednostce w latach 80. i do momentu, kiedy uzyskałem patent oficerski. I powiem tak, zabawna była taka sytuacja, kiedy miałem ten patent otrzymać, bo nadaje go prezydent Rzeczpospolitej. Był taki moment, kiedy zostałem poinformowany, żeby go odebrać na uroczystej zbiórce w pułku. No i były przygotowane krzesła dla tych nominatów, żeby mogli gdzieś usiąść. Spodziewali się takich emerytów, którzy się poruszają pewnie o lasce i nie będą w stanie wytrzymać pół godziny na placu apelowym. To tylko koledzy jak mnie zobaczyli, bo ci koledzy, którzy jeszcze byli z tamtych moich czasów, kiedy byli młodymi oficerami, to w tym momencie, kiedy ja tą nominację otrzymywałem, to już byli oficerami starszymi. I zaskoczenie było pełne, ale myślę, że to było miłe. No to jest dobry czas, żeby dzisiaj właśnie się spotkać i powspominać te stare czasy, porozmawiać. No myślę, że tak, bo jest tutaj, my musimy sobie zdawać sprawę z upływu czasu. To, o czym ja mówię, to było 40 lat temu. Czyli wielu z tych osób w sposób naturalny już między nami nie ma, ale powspominać oczywiście możemy, ponieważ jest to fajna tradycja, że osoby, które były związane z armią czy z harcerstwem, notabene jestem też przecież instruktorem harcerstwa, też z tamtego czasu harcerzem, jeżeli złożyło się przyrzeczenie, to się już jest do końca życia. I podobnie też tutaj są harcerki i harcerze i będziemy na pewno też wspominać o naszych instruktorach, komendantach, którzy byli w tamtym czasie. Wspominam Milę Dionizego Zaletę, który właściwie był takim moim mentorem z tamtego czasu. SKS Kasprowicz III w Ciech Kasper Cup. Dobiegła końca 10. edycja ogólnopolskiego turnieju koszykówki chłopców w kategorii wiekowej U13. Przez 3 dni w hali widowiskowo-sportowej OSIR Inowrocław 6 drużyn z całego kraju rywalizowało o Puchar Ciech Soda Polska, prezentując w wielu meczach duże umiejętności
i wielkie serce do gry. Z kompletem zwycięstw w turniej wygrała ósemka Skierniewice. Za nimi uplasowały się kolejno Pyra Poznań, Kasprowicz, ŁKS Łódź, Warsaw Basketball i Trójeczka Olsztyn. Wyróżnienia indywidualne przyznano m.in. Hubertowi Wcisło z Inowrocławia. Hubert, no mamy okazję ponownie rozmawiać, ale to twoja zasługa, bo zostałeś wybrany tutaj najlepszym zawodnikiem drużyny. Jak ocenisz występ Kasprowicza w tym turnieju i swój również? No, mieliśmy trzecie miejsce, przegraliśmy z dwoma drużynami. No nie mogliśmy nic więcej zrobić, daliśmy z siebie wszystko. No i ten mecz ostatni był decydujący o trzecim miejscu i fajnie wyglądał, kibice mieli emocje do końca. Tak, mecz był zacięty. Każda akcja mogła przesądzić o losach spotkania. Musieliśmy dobrze bronić i trzeba dobrze bronić i atakować. Czy była jakaś drużyna, która była, no tak czujesz, poza waszym zasięgiem? Wydaje mi się, że z Skierniewice mogliśmy mniejszą przewagę, ale to zasługę musieliśmy dobrze bronić, ale w Skierniewice. A powiedz, jak widzisz swoją przyszłość, jeśli chodzi o sport? Jak wyobrażasz sobie swoją drogę? Gdzie chciałbyś dojść na końcu? Nie wiem, chciałbym dojść do NBA. No to znakomicie, to już chyba lepiej nie można. No. A masz jakiegoś gracza w NBA, którego chciałbyś, nie wiem, naśladować? Luka Doncic albo Devin Booker. Najlepszym strzelcem imprezy został Stanisław Nowaczek z Kasprowicza. 107 punktów. Darek, turniej się zakończył. Jak ocenisz występ swojego zespołu? Jak ocenię występ? Jestem zadowolony. Jestem zadowolony szczególnie z dzisiejszego dnia. Chociaż muszę zacząć od tego, że początek turnieju mieliśmy słaby. Wygraliśmy co prawda z drużyną z Warszawy, ale w drugim piątkowym meczu z drużyną ze Skierniewic niestety moi zawodnicy nie podjęli walki, przestraszyli się gdzieś przeciwnika. Fakt, że przeciwnik był z najwyższej półki, bo ósemka Skierniewice to jest czołówka Polski w tym roczniku. Niemniej jednak ta połowa meczu była przespana, w drugiej połowie coś próbowaliśmy, ale to nie było to. Porozmawialiśmy i cieszy w to, że porozmawialiśmy sobie po meczu w szatni, gdzieś tam przed kolejnymi meczami. Rzeczywiście udało mi się do nich dotrzeć, zaczęli chłopcy walczyć, zaczęli rozumieć pewne rzeczy, że to, że coś się nie uda, to nie znaczy, że to już jest koniec świata, tylko próbować w kolejnych akcjach zmieniać tą sytuację. No i końcowy efekt jest taki, że dzisiaj przy fantastycznym meczu z bardzo silną drużyną z ŁKS-u Łódź, z którą przegraliśmy we wrześniu w Łodzi kilkunastoma punktami, potrafiliśmy utrzymać przewagę i rozstrzygnąć końcówkę na swoją korzyść. Także tu mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No tak, kibice, którzy oglądali to ostatnie spotkanie, byli na pewno zadowoleni, bo emocje były do końca. Drużyna z Łodzi miała też chyba troszeczkę przewagę fizyczną pod deską, a mimo to udało się wygrać. No właśnie, z tą przewagą fizyczną to jest jednak duża wartość. W zasadzie, gdzie nie spotykam się z zespołami z całego kraju, to jeden albo dwóch chłopaków jest bardzo wysokich. Nam tego troszeczkę brakuje. Mamy też Huberta Wcisło czy Olka Lewickiego, wysokich chłopaków, ale to nie jest ta skala warunków fizycznych, co przeciwnik. Niemniej jednak mam nadzieję, że to się zmieni jeszcze. Oni mają 12-13 lat. Mam nadzieję, że chłopcy urosną, a zanim urosną, pracujemy nad ich techniką. Oni mają 12-13 lat, natomiast ta twoja topowa drużyna teraz także osiągnęła duży sukces. Może powiedz o tych swoich najstarszych zawodnikach? No właśnie, no bardzo fajny, bardzo dobry sezon mamy tutaj w Kasprowiczu. Na dwie kolejki przed końcem moi juniorzy starsi, czyli U19, zapewnili sobie Mistrzostwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego, no i zapewnili sobie awans do rozgrywek centralnych o Mistrzostwo Polski. Pierwszy turniej strefowy w połowie stycznia będziemy organizować tutaj w Inowrocławiu. Przy tej okazji również chcę powiedzieć, że w moim zespole grają zawodnicy właśnie ode mnie z Kasprowicza i również z KSK Ciechnotę Inowrocław, ponieważ w tym roku mamy podpisaną umowę szkoleniową i myślę, że właśnie to w tym kierunku powinno zbierzać, żeby obaj inowrocławskie kluby potrafiły się porozumieć dla dobra zawodników i dla dobra naszej inowrocławskiej koszykówki. No właśnie, bo w tym zespole masz, no, powiedzmy sobie, takie trzy wielkie gwiazdy jak na ten wiek w Inowrocławiu, ale gdyby nie ta umowa, to one byłyby podzielone i ten sukces pewnie by się nie zdarzył. Oczywiście, no tak już bywało w poprzednich sezonach. No z tymi wielkimi gwiazdami to bym jeszcze nie przesadzał, bo nie daj Boże jeszcze chłopcy usłyszą. Jak na tę kategorię wieku. I to sobie pomyślą, że już rzeczywiście tymi gwiazdami są. No muszą pracować na to jeszcze dużo. Rzeczywiście potencjał jest, talent jest, fajnie wyglądają. To jest trzon mojego zespołu, ale również
również pozostali gdzieś potrafią jak gdyby stanąć na wysokości zadania, bo wiadomo, że trzech chłopców w meczu nie wygra, to musi wygrać drużyna. Ale tam też pewnie masz ten sam problem, co we wszystkich innych kategoriach, o których mówiłeś. Znowu brakuje centymetrów pod kosz. No niestety jakoś tak to się składa dziwnie, że tych centymetrów w Wino-Wrocławiu brakuje. Musimy tu podpytać jakichś trenerów z innych drużyn, czym się odżywiają chłopcy z innych miastach. Już tutaj się śmieję, trochę żartuję, ale no, tych centymetrów brakuje i gdzieś pewnie gdzieś tam w tych zawodach centralnych o Mistrzostwo Polski to będzie gdzieś tam duży nasz mankament i tak trochę brak tych centymetrów spowoduje, że będzie ciężko. A tak w jednym zdaniu jeszcze pozostałe kategorie, pozostałe drużyny, jak się wpisują? Mi się wydaje, że świetnie. W14 w rozgrywkach gramy chłopcami właśnie młodszymi, tymi co dzisiaj zagrali w turnieju, więc tam jest taki poligon doświadczony dla nich. Ale świetny rocznik mamy U12, który gdzieś tam naprawdę świetnie wygląda. Jest teraz drugi, trzeci w województwie i bardzo, bardzo prężnie się rozwija. No i mamy kolejne roczniki U11, U10, które już za chwilę będą rywalizowały w swoich rozgrywkach wojewódzkich. Powodzenia wobec tego we wszystkich kategoriach. Dzięki, Darek. Wszystkich wyróżnionych nagrodzili obecni na zakończeniu Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciech Piniewski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Inowrocław oraz Karolina Niewiadoma, reprezentująca prezesa Cieksada Polska Tomasza Monendę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.